Tej akcji Stowarzyszenia Psoni nie mogłoby już zabraknąć. W pierwszy dzień wiosny podopieczni i terapeuci serwowali na cieszyńskim rynku gofry. Dzisiaj na cieszyńskim rynku no taka cykliczna akcja, tym razem nie placki, a gofry. Tak, gofry jak marzenie. Od ponad 5 lat cieszy się ogromnym uznaniem i zamiłowaniem. Ludzie nas popierają, wspierają, że tak powiem, licznie w tym dniu, także znowu jesteśmy i smakujemy dzisiaj wszyscy razem. Gofrów powstanie dużo, jest tam chyba ponad 30 kg mąki, 120 jaj, wszystkiego, także ciasta od rana były przygotowywane. Gofry przygotowują nasi podopieczni razem z naszymi terapeutami, także wszystko jest w ramach tego, aby pokazać, że nasi osoby z niepełnosprawnością intelektualną też potrafią egzystować w naszym świecie i świetnie sobie dają radę. Wszystkie zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na budowę nowego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Bażanowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.